Proszę Państwa, w tej chwili tą ogólną dyskusję na temat wskaźników makroekonomicznych chcieliśmy przełożyć na biznes. Ponieważ ten biznes, który pan Galluft nazwał biznesem wskakiwania na kolejną falę, my o konieczności wzmocnienia innowacyjności mówimy już od dawna. Polega w sumie na tym, żeby połączyć siły energetyki i telekomunikacji w budowie czegoś, co myśmy nazwali zintegrowaną infrastrukturą. Zwracaliśmy uwagę na to, że stoimy w przededniu budowy infrastruktury trzeciej generacji, że mamy do czynienia swego rodzaju rewolucją. Zwracaliśmy uwagę na lawinowy wzrost przedmiotów typu smart. Widząc te wszystkie zjawiska, postanowiliśmy zorganizować forum, które ma mieć następujące przesłanie. Chcemy pokazać nurt telekomunikacyjny związany z rozwojem elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki i pokazać nurt modernizacji energetyki. I pokazać, że te dwa nurty muszą odbywać się równolegle i współbieżnie, i ta współbieżność musi stale wzrastać, gdyż w naszej ocenie smart grid to będzie nic innego jak pierwszy etap budowy internetu rzeczy. Tą pracę udało nam się znakomicie zapoczątkować dzięki otwartości podmiotów energetycznych. Mieliśmy na to sporo czasu, bo dwa lata. Przez dwa lata przemysł elektroniczny, teleinformatyczny spotykał się z energetyką i z operatorami sieci dystrybucyjnych i radziliśmy, w jaki sposób przygotować się do nadchodzącej rewolucji infrastrukturalnej na wszystkich poziomach obu sieci. Tym gremium, w którym żeśmy dyskutowali, nazwaliśmy to gremium warsztaty rynku energetycznego. Osobą, która była animatorem ze strony przemysłu, był prezes Polskich Sieci Energetycznych, pan Henryk Majszak. Osobą ze strony administracji był obecny tutaj pan Marek Woszczyk, ówczesny prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a obecnie prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Dzięki inicjatywie tych dwóch osób wykonaliśmy dużą pracę i chciałbym bardzo prosić pana prezesa Marka Majszaka o przedstawienie tego, co żeśmy osiągnęli i co mamy do zaproponowania w poszczególnych obszarach całemu przemysłowi. A potem będziemy na ten temat dyskutować. Ja strasznie przepraszam, ja się przejęzyczyłem, ja to zauważyłem. Panie prezesie, jeszcze raz bardzo przepraszam, pan Marek Woszczyk. Dzień dobry państwu. Fajnie wyszło tak naprawdę, bo wspólnie z panem prezesem Henrykiem Majszakiem, tak, jesteśmy członkami komitetu sterującego tą inicjatywą, którą nazywamy Warsztaty Rynku Energetycznego. Jakbyśmy w tym momencie tutaj stanęli obaj razem, to faktycznie może by wyszło Marek Majszak albo Henryk Woszczyk, ale jest tylko Marek Woszczyk, za co bardzo przepraszam. Myślę, że ta edycja konferencji Time jest takim dobrym momentem, żeby przekazać Państwu pewne podsumowanie dorobku tej inicjatywy, którą nazywamy w skrócie WRE, jak powiedziałem. Ja myślę sobie, że, bo ta inicjatywa powstała tak dość powiedział, samorzutnie, to znaczy ona nie była wymuszona żadnymi przepisami prawa, żadną dyrektywą, tylko po prostu ludzie chcieli zająć się tym tematem i ja sobie w ten sposób wyobrażam innowacje, to znaczy innowacje dzisiaj już troszkę w innej roli zawodowej postrzegam jako pewien taki konieczny, absolutnie nieoderwalny, niemożliwy do oderwania od kwintesencji biznesu element działalności gospodarczej, bo po co wymyślamy coś nowego? No po to, żeby zdobywać przewagę konkurencyjną nad tymi, z którymi konkurujemy o względy naszych klientów. I to się po prostu nazywa innowacja, tak, żeby być innym, lepszym od tych, którzy z nami konkurują, czy z tych, z którymi my konkurujemy. No ale koniec końców, oczywiście beneficjentem wszystkich tych procesów pozostaje odbiorca. Niestety i niestety na rynku energii elektrycznej jest tak, że on niecały, znaczy w ogóle po pierwsze nie jest on może
jak się spojrzy na historię rozwoju energetyki, takim naturalnym miejscem dla rozwoju konkurencji. Tutaj akurat konkurencję wymusza się administracyjnie. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że bez innowacji ten biznes w moim odczuciu daleko nie zajedzie. I trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj odpowiedzialne podejście do klienta energetyki, bez właśnie takiego myślenia typowo innowacyjnego. Że akurat sektor, który reprezentuję, ma w tym obszarze wiele jeszcze do zrobienia. I to, że akurat możemy korzystać z dorobku daleko bardziej rozwiniętego segmentu gospodarki, branży, mam na myśli telekomunikacje, techniki informatyczne, generalnie sektor ICT, to akurat bardzo dobrze, bo sektor ICT rozwijał się w środowisku konkurencyjnym od samego początku, więc doskonale rozumie te mechanizmy presji konkurencyjnej, które właśnie generują czy prowadzą do wygenerowania innowacji. Po to, żeby to wszystko miał, nie wiem jak tu się mam zachowywać, zielony guzik, tak? Proszę bardzo. Po to, żeby ta inicjatywa no, była prowadzona w sposób zorganizowany, kompleksowy, spójny, mówiąc wprost, aby miała ręce i nogi. Pomyśleliśmy sobie już ponad 2 lata temu z PSM Ajchrzakiem, że do tej, zresztą nie tylko, bo to akurat było takie grono inicjatorów, ale później dyskusja zaczynała się już wśród zarówno branży elektroenergetycznej, jak i branży telekomunikacyjnej. Przedstawicieli wszystkich tych sektorów Państwo widzą na tym slajdzie, przynajmniej ich logotypy. Postanowiliśmy zorganizować naszą pracę w takich sześć zespołów tematycznych, sześć zespołów roboczych. No, po to, żeby ta praca no, raz była, powiedziałem, lepiej zorganizowana, a dwa też miała taki charakter absolutnie koherentny. Nie sposób zajmować się wszystkim w jednym czasie. Nie chodzi tutaj o pewien truizm, ale tak naprawdę prace poszczególnych zespołów były ze sobą, potrzebowały koordynowania wzajemnego, stąd komitet sterujący i cała organizacja warsztatów. Zresztą publicznie chciałem podziękować PSE operatorowi i dzisiaj PSF, tu wtedy jeszcze PSE operator i panu prezesowi Majszakowi za to, że umożliwił od strony logistycznej realizację tychże prac. I tak po kolei, zespół pierwszy zajął się przede wszystkim koncepcją modelu wymiany danych pomiarowych i rozliczeń za te dane. A to może sieć inteligentna, która od inteligentnego pomiaru się zaczyna, a tak naprawdę od inteligentnego licznika, czy w ogóle od pomiaru zaczyna się, czy skupia się przede wszystkim na informacji pomiarowej. No i tutaj są dwa podstawowe wyzwania, znaczy jak, co ma być zbierane i co nazywamy informacją pomiarową i poprzez jaką infrastrukturę w sposób bezpieczny ta informacja i do kogo ma docierać i wreszcie kto za tę informację ma płacić. I tym się zajmował zespół pierwszy. Zespół drugi zajmował się bezpieczeństwem, stricte bezpieczeństwem samych danych pomiarowych, które mogą identyfikować poszczególnych użytkowników tego systemu, jak i bezpieczeństwem funkcjonowania infrastruktury technicznej, poprzez którą te dane pomiarowe są przekazywane, przetwarzane, gromadzone i udostępniane. Zespół trzeci zajął się rozwojem, w zasadzie projektami pilotażowymi, czyli wdrożeniem już na gruncie praktycznym tego wszystkiego, co kilka pozostałych zespołów starało się wypracować teoretycznie i skupił się przede wszystkim na rozwoju takiego segmentu usług, jakim jest aktywne zarządzanie stroną popytową. Trudno sobie wyobrazić, żeby segment DSM mógł się rozwijać swobodnie bez infrastruktury sieci inteligentnej, znaczy takiej, której mierzymy poziom zużycia i zachowania użytkowników sieci w czasie rzeczywistym. Natomiast warto się też przekonać, jak na rodzimym gruncie, konkretnie w warunkach krajowych, tego typu pomysły, o których można przeczytać w literaturze albo dowiedzieć się od partnerów zagranicznych, którzy już ten etap przeszli, jak one się sprawdzają tutaj konkretnie. Czyli bardzo ważne jest, zresztą też często byłem jeszcze pytany, będąc regulatorem, jakie efekty, jakie korzyści wymierne, konkretnie w złotówkach, ze wdrożenia inteligentnego opomiarowania teraz sieci inteligentnej w przyszłości, klient, konsument energii może odczuć, no to zespół trzeci próbował bardzo konkretnie odpowiadać na te pytania.
Zespół czwarty, którym miałem przyjemność zarządzać, skupiał się na regułach regulacyjnych. Najpierw zaczęliśmy od modelowania środowiska regulacyjnego, które miało zachęcać, motywować do inwestycji w rozwój infrastruktury sieci inteligentnej. Później przeszliśmy przez mechanizmy wsparcia tego typu inwestycji. Koniec końców dyskusja w chwili obecnej toczy się wokół zmiany systemu regulowania operatorów działalności, aktywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych na taką formułę opartą o jakość świadczonych usług. Czy system regulacji jakościowej jest oczywiście możliwy do wdrożenia jedynie w oparciu o informacje na temat tej jakości, o konkretne mierniki jakości. Infrastruktura sieci inteligentnej ma temu służyć. Zespół piąty. Ja myślę, że fundamentalny, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jeszcze jako regulatora wówczas, a dzisiaj także, cały kąt, najlepsza nawet idea innowacyjna nie ziści się, ona się nie zmaterializuje, jeżeli konsument, klient nie zrozumie, po co jest mu to coś potrzebne. I cała edukacja odbiorców, którą zajął się zespół piąty, poprzez przygotowanie tego, w jaki sposób informować odbiorców, w jaki sposób docierać do tych odbiorców. To był zasób, to jest cały dorobek uczestników zespołu piątego. No i wreszcie zespół szósty, który zajął się tematyką rozwoju usług i produktów związanych z inteligentnym systemem elektroenergetycznym, po to, żeby ustalić, w jaki sposób maksymalizować korzyści dla odbiorców, generalnie dla uczestników rynku, czyli odbiorców końcowych, odbiorców niekońcowych, prosumentów i wreszcie całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Innymi słowy, kolejny zespół, który praktycznie chciał podejść i zmierzył się z praktycznym podejściem do tematu budowy sieci inteligentnej, no po to, żeby przekonać się, czy teoretyczne założenia dotyczące samego modelu funkcjonowania inteligentnej sieci w praktyce są w stanie być przekładane na poszczególne business case'y. I tak po kolei, jeśli chodzi o dane pomiarowe, co do tej pory udało się ustalić. Już po pierwsze, jak powiedziałem Państwu, w tym zespole koncentrowaliśmy się na wszystkich dwóch zagadnieniach, czyli jaki zakres danych pomiarowych ma być przedmiotem rejestracji przez infrastrukturę sieci inteligentnej i jaki ma podlegać ostatecznie wymianie w ramach tego systemu. To po pierwsze, czyli co, innymi słowy, co ma być mierzone, a po drugie, za pomocą czego to coś, co będzie zmierzone, będzie dalej przetwarzane, transportowane, gromadzone i udostępniane poszczególnym autoryzowanym uczestnikom tego rynku, czyli wymagania techniczne. U założeń, u podstawy oczywiście legły tutaj wymagania regulatora dotyczące interoperacyjności systemów pomiarowych oraz wymienności poszczególnych elementów tej infrastruktury. Cieszę się, że udało się tutaj osiągnąć konsensus ogólny po przeprowadzonych konsultacjach publicznych tego dokumentu, wielokrotnie dyskutowanego. Myślę, że dzisiaj nie ma wątpliwości co do tego, że te dwie zasadnicze kwestie należy traktować fundamentalnie, czyli interoperacyjność i wymienność. Patrząc troszkę dzisiaj już z punktu widzenia biznesu, nic się nie zmieniło w moim osobistym postrzeganiu tych dwóch krytycznych elementów konstrukcji systemu sieci inteligentnej, bo w długim terminie zapewnia to pewną stabilność tego rozwiązania i pozwala inwestującym w infrastrukturę unikać ryzyk błędnych decyzji inwestycyjnych, a także ryzyk związanych z nieprzewidywalnością kosztów eksploatacji później takiej infrastruktury. Mówiąc krótko, zostawiamy sobie długoterminowo rozmaite opcje wyjścia, zmiany systemu, wyjścia z danej sytuacji A i przejścia płynnego do sytuacji B, gdyby się okazało, a na pewno tak się będzie okazywać, że technologia będzie niosła nam coraz to nowe, lepsze rozwiązania. To przynajmniej w fazie opisu sposobu funkcjonowania systemu pozostajemy tutaj zgodni z tymi fundamentalnymi założeniami. Do tej pory udało się opracować ponad kilkaset wymagań dotyczących infrastruktury, będę o tym mówił dalej. Jest to efekt co najmniej półtorarocznej pracy
całego szeregu ludzi. Też im z tego miejsca chciałem podziękować, bo sam pamiętam, jak te dyskusje wyglądały. Myślę, okres ostatnich kilku miesięcy, jakieś pół roku, to był okres zwiększonej, czy bardziej wytężonej pracy na temat tego zagadnienia. Zresztą podyktowanej potrzebą chwili, dlatego że szereg operatorów systemów dystrybucyjnych wchodzi, jest już poza fazą projektów pilotażowych i wchodzi we wdrożenia o szerszym zakresie i tego typu uzgodnienie wspólne było potrzebne. Kolejny zespół, o którym wspomniałem Państwu, zajmował się kwestiami bezpieczeństwa systemu inteligentnego pomiarowania, czyli zarówno tematyką ochrony danych. Próbuję sobie poradzić. Nie chcę mi przeskoczyć. O, jest. Bezpieczeństwa systemu inteligentnego pomiarowania, zajmując się zarówno ochroną samych danych pomiarowych oraz prywatności poszczególnych użytkowników systemu, w szczególności odbiorców końcowych energii elektrycznej, ale także zajmował się standaryzacją systemów, standaryzacją bezpieczeństwa transmisji tych danych w sieciach inteligentnych. Udało się opracować wspólnie dokument, wspólnie we współpracy z GIODO dokument pod tytułem Założenia ochrony danych osobowych i prywatności w sieci Smart Grid. Natomiast konkretnym takim koronnym dorobkiem dotychczasowym tej pracy no jest przepis materialny, przepis prawa energetycznego, który każe chronić dane pomiarowe na równi z danymi osobowymi. Oczywiście to jest nie koniec prac nad tym spektrum zagadnień funkcjonowania sieci inteligentnej. W tej chwili trwają prace nad dopracowaniem standardu bezpieczeństwa dla transmisji danych w ramach sieci inteligentnych. Zespół kolejny, zresztą bardzo ciekawy, bo reprezentuje bardzo praktyczne podejście do tego zagadnienia, jakim jest sieć inteligentna i co dzięki tej sieci można uzyskać. W szczególności na etapie prac koncepcyjnych zastanawialiśmy się, na ile dane dotyczące rynków takich jak amerykański, kanadyjski czy innych krajów europejskich, mówiące o pewnym potencjale redukcji zapotrzebowania na moc czy zapotrzebowania na energię zgłaszanego przez użytkowników systemu, jest do osiągnięcia w warunkach Polski. Oczywiście teoria i też pewien dorobek praktyczny wskazuje na możliwe rozwiązania w tymże obszarze i takie rozwiązania dzisiaj trudne do wdrożenia jeszcze na gruncie prawnym, mam tutaj na myśli rozwiązania taryfowe, są możliwe do wdrożenia jednak w ramach takiej działalności pilotażowej, w ramach umów cywilnoprawnych z poszczególnymi chętnymi odbiorcami do skorzystania z tego typu, czy do wzięcia udziału w tego typu projektach pilotażowych. Mam tutaj na myśli odpowiednio strukturyzowane produkty taryfowe, które jeszcze raz mówię dzisiaj na gruncie prawa, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie mają jeszcze swojego miejsca, natomiast są możliwe, okazuje się prawnie dopuszczalne, zgodne z prawem rozwiązania pilotażowe. Więc taryfy wielostrefowe, można powiedzieć, nic nowego i szczególnego w stosunku do sytuacji dzisiejszej, ale tutaj nowym jest jednak odpowiednio inne zdefiniowanie stref, większa liczba stref czasowych w ramach poszczególnej doby i dużo wyższe zróżnicowanie stawek w ramach poszczególnych stref czasowych, które ma motywować odbiorców do zmiany swoich zachowań. Albo taryfy z redukcją, która polega na tym, że w momencie, w którym rejestrowany jest większy niż umówiony, niż określony poziom poboru mocy ze strony danego użytkownika, no wówczas jest mu chwilowo ten pobór odcinany. I takie produkty w tej chwili testuje operator Energa. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, już nie z redukcją, ale z ograniczeniem, on się różni tylko tym od taryfy z redukcją, że no tylko tym, oczywiście w generaliach. Tym, że tutaj odbiorca nie jest pozbawiany okresowo dostępu do energii elektrycznej, ale że jest premiowany za dobrowolne ograniczenie poboru tej mocy. Czyli jest ekonomicznie zachęcany do tego, aby nie zużywać więcej niż by należało.
Oczywiście, żeby dane uzyskane w wyniku tych projektów pilotażowych były wiarygodne, te badania muszą troszkę potrwać. Państwo widzą na slajdzie daty graniczne realizacji tych projektów. W wyniku realizacji powstaną odpowiednie raporty i będziemy wtedy mogli już publikować wspólnie dane relevantne dla sytuacji w kraju. Kolejny zespół, o którym mówiłem, reguły regulacyjne. Oczywiste jest, że w przypadku rynku energii elektrycznej, który jest rynkiem częściowo regulowanym, inwestuje kto inny w infrastrukturę sieciową, a niekoniecznie ten, który inwestuje, jest wyłącznym beneficjentem korzyści. Na szczęście tak jest, ale to wymaga pewnego skoordynowanego podejścia do tego, w jaki sposób te inwestycje są realizowane. Więc przedmiotem prac tego zespołu, jak już mówiłem na wstępie, było nie tylko wprowadzenie na początek pewnych zachęt, uregulowanie kwestii tego, jak infrastruktura sieci inteligentnej będzie wynagradzana, jak będzie premiowana, co będziemy określali infrastrukturą sieci inteligentnej i co właśnie takiemu systemowi zachęt regulacyjnych będzie podlegało, a co na pewno nie. A później punkt ciężkości przeniósł się w stronę zadbania o przede wszystkim o poziom satysfakcji klienta energetyki, odbiorcy energii elektrycznej. Oczywiście od początku to zagadnienie było przedmiotem zainteresowania ze strony regulatora, natomiast na kolejność sekwencja zdarzeń była tutaj konieczna do zachowania. Jak powiedziałem, trudno mierzyć poziom satysfakcji klienta bez infrastruktury, która taki pomiar umożliwia. Natomiast w momencie, w którym już pewien ład technologiczny, organizacyjny sieci inteligentnej zostałby opisany, no to warto przyjrzeć się temu, jak z tej informacji pomiarowej korzystać, też dla potrzeb regulacyjnych. No po to, żeby w długim terminie, nigdy zresztą nie chodziło o to, żeby w nieskończoność zachęcać operatorów systemów dystrybucyjnych w sposób, powiedział, ponadnormatywny do inwestowania w infrastrukturę sieci inteligentnej. Nie miałoby to sensu, bo każda innowacja ma o tyle sens, o ile broni się rynkowo. I taki też cel u zarania przyświecał idei funkcjonowania i tego zespołu, a tak naprawdę Urzędu Regulacji Energetyki, które poprzez poszczególne stanowiska starał się tę materię uregulować i robi to konsekwentnie do dziś. O tyle dzisiaj jesteśmy na takim etapie poszukiwania odpowiedzi, w jaki sposób efektywnie promować rozwój infrastruktury liniowej w kierunku rozwiązań innowacyjnych, ale po to, żeby one były nakierowane na podnoszenie jakości obsługi klienta. Bo koniec końców klient, użytkownik sieci powinien być beneficjentem tych rozwiązań innowacyjnych i poprzez odpowiednie ramy regulacyjne nakładać takie, czy ustalać takie wskaźniki ekonomiczne, takie cele ekonomiczne operatorom systemów dystrybucyjnych, aby, mówiąc krótko, jako naturalnie tym operatorom opłacało się inwestować w poprawę jakości sieci, większą automatyzację sieci, czyli mówiąc krótko transformację sieci tej konwencjonalnej, tradycyjnej, którą znamy, do sieci inteligentnej i dzięki temu, żeby odbiorca zyskiwał wyższy poziom satysfakcji z jakości obsługi świadczonej przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Wszystko to się wiąże, jak Państwo widzą, z kolejnym tematem, którym zajął się zespół piąty, a mianowicie edukacją odbiorców. Tę część realizowaliśmy wspólnie z Federacją Konsumentów. Też z tego miejsca po raz kolejny dziękuję tym razem akurat Fundacji za wsparcie, zrozumienie i taką kooperatywną postawę w ramach prac nad tą warstwą edukacyjno-informacyjną. Mamy świadomość bowiem, że bez podniesienia właśnie świadomości jakiejś społecznej dotyczącej inteligentnego opomiarowania trudniej będzie się tej idei przekuć w rzeczywistość. Bo koniec końców, jeszcze raz podkreślam, to jest dla klienta. W tym celu przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie
dotyczące znajomości koncepcji sieci inteligentnej, tego, czym inteligentne liczniki są. Przygotowano szereg komunikatów prasowych, został opracowany i uruchomiony portal. Zachęcam zresztą wszystkich tych, którzy jeszcze tego portalu nie odwiedzili, bo jest w bardzo przystępny sposób zorganizowany. Taki myślę, że jest łatwo zrozumialny, łatwo przyswajalny dla osób, które nie są inżynierami, technikami, nie zajmują się na co dzień tego rodzaju biznesem, jakim jest infrastruktura sieciowa, ale po prostu są użytkownikami tego systemu. Innymi słowy, nie musimy wiedzieć, jak działa telefon komórkowy, ale warto wiedzieć, co dzięki niemu, jakie funkcjonalności dzięki niemu możemy uzyskiwać, co on nam dostarcza i co dzięki niemu możemy załatwić. I to jest główna idea, całe przesłanie dorobku prac tego zespołu. Oczywiście to by się nie odbyło bez współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo on tutaj był stroną współfinansującą kampanię informacyjną dotyczącą właśnie infrastruktury AMI. Oczywiście to jest podsumowanie dorobku dotychczasowego, jakby kolejne akcje są tutaj przed nami. Kolejny zespół, który zmierzał od teorii do praktyki, próbował ustalić już bardzo operacyjnie, jakie konkretne korzyści w polskich warunkach możemy zrealizować dzięki tej infrastrukturze. Już Jarku, kończysz. 3 slajdy zostały, także nie będę przedłużał. A to jest tak inspirujące i interesujące mnie osobiście, że pozwalam sobie mówić troszeczkę dłużej, więc Państwo mi wybaczą. W oparciu o konkretne rozwiązania technologiczne i techniczne w praktyce ten zespół chce zidentyfikować, co jest możliwe do zrealizowania w warunkach biznesowych, czy to tworzy tak naprawdę, czy infrastruktura i w jakim zakresie pozwala realizować pomysły biznesowe, jaka jest opłacalność poszczególnych przedsięwzięć dla wszystkich uczestników tego rynku, czyli zarówno dla odbiorcy, zarówno dla sprzedawców energii, dla dystrybutorów energii i w ogóle dla całego systemu elektroenergetycznego. Tak jak powiedziałem również na wstępie, myślę, kluczowe są tutaj jednak wspólne wymagania techniczne dotyczące infrastruktury AMI. Warsztaty stały się takim kołem zamachowym czy platformą do ustalenia tego typu wspólnej specyfikacji wymagań technicznych tejże infrastruktury. Dokument został sfinalizowany i czeka na przeprowadzenie procesu konsultacji publicznych. Najbliższa sesja warsztatów rynku energii jutro powinna się odbyć. Przepraszam za ten błąd na slajdzie, bo w dole slajdu jest napisane, że to 4 kwietnia, nie 3, przepraszam bardzo, 4 marca się odbywa ta sesja i Rada Programowa, mam nadzieję, że wyrazi zgodę na uruchomienie procesu konsultacji publicznych tego dokumentu. No i w przeciągu kilku tygodni ten proces konsultacji publicznych, no jesteśmy optymistami, powinien dobiec końca i wówczas w taki transparentny sposób ten standard specyfikacji technicznej dla infrastruktury AMI zostałby określony. No i to jest taki przyczynek do realizacji jednego z fundamentów budowy całej koncepcji sieci inteligentnej w Polsce. Mianowicie ten proces powinien być transparentny, ułatwia to życie wszystkim interesariuszom tego projektu. Czy sieć inteligentna wymaga zmian w prawie? Zawsze się z tym pytaniem spotykałem, będąc regulatorem tego rynku i spotykam się zresztą z tym pytaniem także i dzisiaj już w innej roli zawodowej. Otóż odpowiem w ten sposób. Z przepisów dyrektyw wynika, że tak. To znaczy, żeby ona była, ta koncepcja przekuta na masową skalę do realiów gospodarczych, wymaga odpowiednich zmian na poziomie ustawowym, najlepiej ustawy prawo energetyczne. Natomiast to nie oznacza, że powinniśmy czekać z jakimikolwiek aktywnościami do tego momentu, w którym ustawodawca postawi tę przysłowiową kropkę na D. To, że nie czekamy, to jest akurat przykład inicjatywy i WRE i tego dorobku, o którym Państwu powiedziałem. Dyskusja dotycząca przeprowadzenia bądź nieprzeprowadzenia przez dane państwo członkowskie tak zwanej analizy opłacalności kosztów i korzyści wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania, która jest wymagana na gruncie dyrektywy rynkowej 72, ona tak naprawdę ogranicza się do momentu wdrożenia tej koncepcji.
I tutaj jak Unia daje wolną rękę państwom członkowskim, które mówią, że na przykład z uwagi na sytuację makroekonomiczną można by było odłożyć w czasie wdrożenie tej idei, ale tylko tyle. Znaczy nie zwalnia to w żaden sposób państw członkowskich od przyjęcia rozwiązań prawnych, które umożliwiają wdrożenie inteligentnego pomiaru, czy dostarczenia odpowiednich funkcjonalności konsumentom, bo na tym się koncentrują dyrektywy, w takim momencie, w którym to będzie wdrażalne z punktu widzenia interesów czy uwarunkowań danego państwa. Co oznacza ni mniej, ni więcej, że ta infrastruktura no, powinna być po prostu wdrożona. Jest to obowiązek poszczególnych państw członkowskich. Natomiast jak ona powinna być wdrożona? No tutaj już dyrektywy pozostawiają swobodę i stąd przy tego typu inicjatywy jak warsztaty rynków energii. Tutaj przejdę troszkę szybciej, bo chciałem zwrócić państwu uwagę na wieloaspektowość korzyści, które z sieci inteligentnej, chociaż dzisiaj już coraz częściej dostrzegam zmianę w warstwie semantycznej na równi z wyrażeniem sieć inteligentna, mówimy sieć zautomatyzowana. Nie wyrobiłem sobie jeszcze osobistego zdania na temat trafności tej zmiany semantycznej. Koniec końców, i tu już powiem jako przedstawiciel PGE, jako szef tej spółki, która dysponuje aktywami wytwarzania energii elektrycznej i o pokaźnej wartości i o pokaźnym wolumenie, jestem przekonany, że sieć inteligentna jest siecią dla wszystkich. Znaczy, to nie postrzegam tej technologii jako konkurencji do takich modeli biznesowych, jakie realizowane są przez na przykład Polską Grupę Energetyczną czy podobne firmy, z którymi konkurujemy, ale jako pewien driver zmian i no, taki pomysł na właśnie zaoferowanie klientom, konsumentom, tym, którym dostarczamy i usługi, i prąd, wyższej jakości tych usług i lepszej oferty. Sieć inteligentna pozwala żyć i technologiom małoskalowym, rozproszonym, i tym wielkoskalowym. Jestem przekonany, że powinniśmy tak, możemy i powinniśmy tak ten projekt realizować, aby znalazło się w nim miejsce dla wszystkich. Trudno sobie bowiem wyobrazić inną odpowiedź na tak zwany problem okresu przejściowego. Nawet jeśli kiedyś, za kilka dekad bądź kilkanaście, a może szybciej, tego nie wiemy, okaże się, że świat energetyki ulega fundamentalnej zmianie, co nie jest wykluczone. I każdy odbiorca energii jest w stanie wygenerować taką część energii samodzielnie, której potrzebuje do zaspokojenia swoich potrzeb, to trochę potrwa. I musimy umieć odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące właśnie wyzwań tak zwanego okresu przejściowego, czyli tego, co się mieści od tego pomiędzy czasem wczoraj, a czasem pojutrze. I odpowiedź na to pytanie daje sieć inteligentna. Nie będę się tutaj skupiał na korzyściach dla samego systemu elektroenergetycznego, na tym, że to jest doskonały pomysł na wypłaszczenie krzywej obciążenia takich aktywów wytwórczych, jakimi dysponuje na przykład PGE czy jej konkurenci, czyli tych tradycyjnych wielkoskalowych źródeł. To akurat sprzyja poprawie wskaźników ekonomicznych takich biznesów, jakimi dzisiaj mam honor zarządzać. Natomiast sieć inteligentna pozwala także odnajdywać się w nowych obszarach. Jak powiedziałem, przede wszystkim dla mnie to jest rodzaj opportunity, żeby zmieniać oblicze też energetyki w oczach i odbiór energetyki w oczach klientów. I tyle, szanowni państwo, tytułem podsumowania dotychczasowego dorobku warsztatów rynku energetycznego. Chciałbym, aby ta inicjatywa trwała nadal, dlatego że projekt jest rozwojowy, tak bym powiedział. To, co dotychczas udało się w ramach tej inicjatywy zrealizować, to jest dopiero początek drogi. Przed nami dużo ciekawsze zagadnienia. Bardzo dziękuję i przepraszam, że przekroczyłem czas, ale taki przywilej szefa komitetu sterującego. Proszę o wybaczenie. Dziękuję. Chciałbym teraz rozpocząć część dyskusyjną i chciałbym do dyskusji zaprosić przede wszystkim tych, którzy brali udział w tych pracach oraz tych, którzy postarają się wyniki tych prac w pierwszym etapie skonsumować.
A zatem, może zacznę od Pani. Chciałbym zaprosić Panią Wiceprezes Agnieszkę Nosal z RWS TOL. Zapraszamy serdecznie przedstawiciela Stołecznego Zakładu Dystrybucji Energii. Chciałbym również zaprosić Pana Tomasza Kowalacha z Urzędu Regulacji Energetyki, osobę, która przez wiele lat wymuszała na wszystkich uczestnikach przemysłu postęp w zakresie szeroko rozumianego smart gridu. Chciałbym też zaprosić do stołu przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Poszanowania Energii, pana Rafała Czyżewskiego, który jednocześnie jest prezesem Energa Operator, w tym pełni podwójną rolę. Chciałbym teraz zaprosić również dyrektora Towarzystwa Obrotu Energią, pana Marka Kulesy. A zatem tego, który bezpośrednio ma styczność z klientem. Chciałbym zaprosić w zastępstwie pana prezesa Henryka Majchrzaka z PSE, pana Wojciecha Lubczyńskiego, który również promocją postępu technicznego i modernizacją w polskich sieciach energetycznych zajmuje się na co dzień. I wreszcie chciałem zaprosić dwóch przedstawicieli przemysłu, który jest bezpośrednio zainteresowany przetargami, które właśnie są ogłaszane, a zatem pana Jarosława Wojtulewicza z Apatora oraz pana Andrzeja Szymańskiego z Landesimpira, czyli z tych dwóch firm, które w sposób realny dzisiaj olbrzymią ilość liczników elektrycznych tych nowej generacji produkują, nie gdzieś tam, tylko tu w Polsce. Zapraszam Państwa, Państwa do dyskusji. Czy ja jestem dobrze słyszany na sali? Słabo. Ja dzisiaj chyba mam gorszy dzień, prawdę mówiąc, bo już drugą wpadkę zarejestrowałem. Poprzednio przekręciłem nazwisko z imieniem pana prezesa, a teraz nie wziąłem mikrofonu. Mam nadzieję, że w dalszej części będzie już lepiej. Proszę Państwa, chciałbym zacząć dyskusję od tego, na czym niejako pan prezes Woszczyk skończył. To znaczy, jakie korzyści odniosą odbiorcy, jak państwo postrzegają wyniki prac zespołów 5 i 6. Od razu powiem, ja jestem spokojny o wasze kompetencje technologiczne, natomiast potrzebujemy informacji, w jaki sposób jesteśmy w stanie wspólnie oddziaływać na rynek, żeby on te zbliżające się innowacje był w stanie zaakceptować z pożytkiem dla systemu, z pożytkiem dla rynku, z pożytkiem dla produkcji, która z tym jest związana. W związku z czym chciałbym zacząć od pani Agnieszki Nosal z jednego prostego powodu, mianowicie to przede wszystkim z panią jako pierwszą osobą w praktyce zetknąłem się z problemem promocji wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i kłopotów z tym związanych na poziomie przetargowym. Pani Agnieszko, bardzo proszę, jak pani patrzy na kwestię promocji? Ja w tej chwili przekażę. Dobrze. Tych nowych rozwiązań wśród klientów, zdawałoby się najbardziej rozwiniętych, jacy funkcjonują w Warszawie. To, na co musimy popatrzeć, to, że naszą rolą jako OSD jest zbudowanie infrastruktury. Zgodnie z całą filozofią rynku, tak naprawdę główny kontakt klienta jest ze sprzedawcą. I bardzo duża rola będzie tutaj sprzedawców i wszystkich innych firm, które będą budować swoje portfele produktowe w oparciu o wykorzystanie sieci inteligentnych. Ja sądzę, że i to też potwierdzają tak naprawdę badania rynkowe. Klienci chcą wiedzieć, za co płacą. I bardzo chętnie chcieliby, tak jak w przypadku branży telekomunikacyjnej, dostawać te rachunki co miesiąc i co miesiąc być świadomym swojego zużycia. I tak naprawdę to jest podstawowa wartość inteligentnego pomiarowania, że klient dostanie narzędzie po to, żeby móc samemu decydować,
jak ja chcę zużywać tą energię, dlatego że energia jest takim samym dobrem jak wszystkie inne towary i chcą klienci wiedzieć, za co płacą i jak mogą wpłynąć, aby obniżyć swoje rachunki. A sądzę, że w przypadku Warszawy, gdzie to nastawienie innowacyjne wśród naszych klientów jest dosyć znaczne, będzie to bardzo ciekawe narzędzie dla klientów. Czego Państwu bardzo życzę. Ponieważ odwołała się Pani że do kwestii sprzedaży, że tutaj rola sprzedawców, czyli tych osób, które bezpośrednio kontaktują się z klientem, jest kluczowa. W takim razie poproszę o głos Pana Marka Kulesę. Jak Wy planujecie skonsumować dorobek warsztatów właśnie korzystając z dorobku tych punktów 5 i 6, czyli korzyści dla odbiorców i korzyści dla całego rynku? Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość wypowiedzi się przed Państwem. Szanowni Państwo, czym dla nas jest WRE? WRE to przede wszystkim platforma wymiany dyskusji, wymiany poglądów, dyskusji, ale też wypracowania pewnych rozwiązań. Rozwiązań, które będą miały wpływ zarówno na tą część techniczną, do której z pewnością większość z Państwa przywiązuje większe znaczenie, niż tą część handlową, którą ja miałem przyjemność reprezentować jako to, zrzeszamy 21 sprzedawców energii elektrycznej, tych, którzy no, mają bezpośredni, tak jak tutaj Pani Prezes powiedziała, kontakt z klientem. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz to aspekt tak zwanej obsługi odbiorców handlowej, chociaż większości odbiorców dość trudno przychodzi ten podział na techniczną czy handlową. Oni wolą widzieć to jedno okienko, ten jeden punkt styku, o który tutaj wspólnie też od jakiegoś czasu w innych gremiach, ale walczymy. I tutaj zdecydowanie, co wykazały prace w ramach zespołu zajmującego się edukacją i informacją w stronę klientów. Klient chciałby otrzymywać bezpośrednio informacje na temat rzeczywistych pomiarów, co oczywiście smart metering, idąc dalej smart grid, w większym stopniu mu daje. Z pewnością też klient, i tu też powiem od siebie jako klient, jako odbiorca końcowy, który od początku działania w 2007 roku umożliwienia zasady TPA dla gospodarstw domowych korzysta z tego rynku. Staram się zmieniać sprzedawcę no mniej więcej co roku. Przede wszystkim możliwość monitoringu. I tu też na warsztatach mieliśmy możliwość podejrzenia wręcz pewnych rozwiązań szeroko rozumianych, związanych właśnie z monitoringiem zużycia. No, w przypadku liczników standardowych, indukcyjnych jest to bardzo skomplikowane, jeżeli nie w wielu przypadkach ekonomicznie niemożliwe. W końcu drugi aspekt. Aspekt produktowy, Szanowni Państwo. Tutaj widzimy jedną z zasadniczych ról, o czym też z kolei mówił jeden z zespołów, pan prezes Woszczyk, wskazywał tutaj doświadczenia odnośnie te pierwsze próby wprowadzenia taryf, może jeszcze nie dynamicznych, ale taryf 2-3-4-strefowych z ograniczeniem, z regulacją. Tu także przyznam się, że dość mocno członkowie TOE się włączyli. Idąc dalej, jeżeli Państwo zrobilibyście sobie takie resume elementów produktowych, część naszych spółek, sprzedawców, już pewne produkty związane ze smart meteringiem, ale nieco i szerzej ze smart gridem ma do swojej dyspozycji, czy bardziej do dyspozycji klientów, odbiorców końcowych. W końcu element taki ostatni, ale nie mniej ważny, to współpraca z odbiorcą. Współpraca z odbiorcą także pod kątem słowa, które gdzieś tutaj padało, pod kątem prosumenckim, pod kątem możliwości współdziałania z odbiorcą, nie tylko w zakresie dyskusji na temat zużycia przez niego energii elektrycznej, ale także na temat produkcji z jego strony energii elektrycznej. Klient w tym łańcuchu z pewnością jest dostrzegany, co potwierdzam. W naszych dyskusjach w ramach WRE praktycznie przez wszystkie zespoły jest dyskusja o tym, ażeby ta proklienckość, idąc dalej, prokonsumenckość była widoczna. Co ważne dla nas? Dla nas ważne to powiązanie pewnych elementów technicznych z elementami handlowymi. Tutaj z kolei przeskoczę do zespołu numer jeden, gdzie tam też dość
twardo dyskutowaliśmy, czasami bardzo ostro wymienialiśmy zdania z naszymi koleżankami, kolegami z OSD, ale mam nadzieję udało się, myślę, że jutro zostanie ten dokument w jakiś sposób wskazany dla dalszych konsultacji, wypracować w ramach konsensusu pewne rozwiązania. Rozwiązania z pewnością idące w przyszłość, przynajmniej jeżeli chodzi o spółki obrotu. Korzystając z okazji, jedna tylko uwaga, bo końcówka prezentacji pana przewodniczącego, pana prezesa Woszczyka, tak napawała mnie troszkę optymizmem. Niemniej jednak patrząc na to, co dzieje się z ustawą o OZE, co trochę prezes Woszczyk przemilczał, ja zastanawiam się, w którą stronę my jako w obszarze formalno-prawnym idziemy. Ja dla tych z Państwa, którzy może nie śledzicie tego obszaru, otóż w tej ustawie raz pojawia się smart metering, raz znika. Raz pojawia się, raz znika. Myślę, że to już czas, ażeby ktoś, chociaż wydawało mi się, że ze strony Ministerstwa Gospodarki, Rządu już taka deklaracja była odnośnie umieszczenia w kolejnych dokumentach tego smart meteringu, przy czym no przyznam się, że tu czuję taki pewien drobny niedosyt, może nie bezpośrednio związany z WRE, ale z pewnym kierunkiem formalno-prawnych regulacji, gdzie no, projektodawcy nie potrafią się zdecydować, czy wpisać obowiązek. Czyli rozumiem, że jest to głos, że my mówimy, smart metering ma sens. I w tym momencie chciałbym prosić o przekazanie mikrofonu panu prezesowi Rafałowi Czyżewskiemu, którego poproszę o, że tak powiem, spełnienie podwójnej roli. Z jednej strony jako przedstawiciel EPT-PIRE chciałbym prosić o spojrzenie szersze na kwestie wdrażania nowych rozwiązań technicznych, czyli możliwości wdrażania tych systemów wielotaryfowych, bo w tym macie, jako firma doświadczeń, macie dane w PT-PIRE oraz w jaki sposób patrzycie na kwestie współpracy jako operatorzy z systemami sprzedaży, ażeby ten nowy produkt promować po to, żeby tą nową technologię sprzedawać, żeby nie zainwestować w coś, co się w ostateczności nie będzie opłacać. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, czyli stowarzyszenie, które zrzesza operatorów systemu dystrybucyjnego i chciałem na samym początku powiedzieć, że bardzo mnie cieszy to, że w trakcie tej konferencji tak mocno podnoszone są kwestie współpracy naszych sektorów. Trudno sobie bowiem wyobrazić w tej chwili funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego bez stosowania rozwiązań z obszaru ICT, teleinformatyki. Bardzo mocno w to inwestujemy, wierzymy, że to przynosi ogromne korzyści, poprawia naszą jakość, ale też tworzy nowe możliwości rozwoju, o których właśnie teraz rozmawiamy. Oceniamy jako branża, że ta inicjatywa była i jest bardzo owocna, przynosi wiele ciekawych doświadczeń. Przede wszystkim pozwala nam na to, że możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy dyskutować w różnych gremiach i prowadzi nas w kierunku definiowania w Polsce wspólnego standardu. Bez tego standardu trudno mówić o tym, żeby rozwiązania z obszaru smart grid, zaczynamy wprawdzie od smart meteringu, mogły się rozwijać na powszechną skalę przy racjonalnym poziomie kosztów. Do tej pory każda z naszych firm próbowała samodzielnie rozwijać system inteligentnego pomiarowania, stosować różne rozwiązania w obszarze właśnie smart gridu. Natomiast dopiero zdefiniowanie wspólnej platformy, wspólnego podejścia jako branży do tego pozwala myśleć o tym, że będziemy mogli to wdrażać po optymalnym, racjonalnym nakładzie, co jest bardzo ważne, bardzo istotne z punktu widzenia takich firm jak nasze, które funkcjonują w formule no jednak naturalnego monopolu, są firmami regulowanymi, gdzie na końcu musi być również widziany interes naszych odbiorców, którzy nie mogą płacić więcej niż to wynika z racjonalnych czy ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań. Mogę dodać jeszcze pytanie. Według waszych ocen, w jakim horyzoncie czasowym te inwestycje, które w tej chwili są prowadzone, mogą dać pierwsze efekty ekonomiczne? I tu właśnie przechodzę do drugiego pana pytania, mianowicie, że my tworzymy pewną platformę do tego, żeby inni, którzy będą w przyszłości korzystać z tych rozwiązań, mogli wykreować tą korzyść dla odbiorców. Szczególnie to dotyczy to spółek zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej,
gdyż to od nich zależy, jakie taryfy będą stosowane w przyszłości, w jaki sposób będzie informacja pozyskiwana z systemów inteligentnego pomiarowana, przekazywana klientom po to, żeby oni zmieniali sposób wykorzystywania energii elektrycznej. Również wiele zależy od regulatorów rynku. Obecny model taryfowy oparty jest na pewnych rozwiązaniach formalnych, które mocno ograniczają możliwości stosowania taryf strefowych, gdzie na przykład wprowadzane byłyby istotne zróżnicowania kosztu energii w zależności od sytuacji w krajowym systemie elektroenergetycznym. Tak więc jest to nasza wspólna praca. Ja głęboko wierzę w to, że ona jest konieczna, niezbędna, bo na koniec my musimy pokazać naszym odbiorcom, że to, co w tej chwili realizujemy, przynosi im wymierne korzyści. Czy w związku z tym można spodziewać się, że rok 2016-2017 będą lata, w których będzie pan widział w swoich rachunkach, że to rzeczywiście wszystko miało sens, co pan w tej chwili robi? No, to trochę też zależy od tempa wdrażania rozwiązań w poszczególnych spółkach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Wydaje nam się, że już pierwsze efekty można w tym okresie, będzie można zobaczyć, gdyż w spółkach, które są rzeszone w PTPIR-e, te projekty są w tej chwili mocno zaawansowane. No to jest znakomita wiadomość, biorąc pod uwagę, że jednak czas reakcji w energetyce i w telekomunikacji na inwestycje jest dużo, dużo dłuższy. To brzmi dobrze. Chciałbym w tej chwili poprosić o głos pana dyrektora Lubczyńskiego. Panie Wojciechu, jest pan tutaj przedstawicielem jednego ze współgospodarzy tej wielkiej pracy. Chciałbym, żeby pan spojrzał na osiągnięcia warsztaty z punktu widzenia firmy strategicznej, jak są polskie sieci energetyczne. Co firmie takie jak PSE dały pracę warsztatu rynku energetycznego? Z ogromną wartością, w ogóle dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Ogromną wartością jest rozmowa dwóch branż, które wymieniają się doświadczeniami, co też niezwykle ważne, rozmowa wszystkich interesariuszy, łącznie z reprezentantami odbiorców, których tutaj reprezentuje Urząd Regulacji Energetyki, na temat kierunku rozwoju sieci inteligentnych. Perspektywa PSE to przede wszystkim bilansowanie systemu elektroenergetycznego. Jak Państwo wszyscy wiecie, no są pewne prognozy, które wskazują na ryzyka, które są związane z możliwością niezbilansowania w określonych okolicznościach no po roku 2016. PSE prowadzi zaawansowane prace nad uniknięciem czy pewnym wyeliminowaniem tego typu ryzyk. Jednym z tych rozwiązań jest zarządzanie popytem. Nie da się zrealizować zarządzania popytem bez inteligentnego opomiarowania i rozliczania, czy możliwości rozliczania odbiorców według godzinowego zużycia, czy nawet kwadransowego. To są nasze cele, aby po zrealizowaniu tych projektów pilotażowych, o których mówił pan prezes Woszczyk, które są prowadzone w ramach zespołu trzeciego, przygotować już konkretną komercyjną propozycję dla, i tu jest właśnie jeszcze pytanie dla kogo, najprawdopodobniej dla przedsiębiorstw obrotu, pozyskania do współpracy odbiorców, którzy świadczyliby pewnego rodzaju usługi systemowe. Docelowo tego rodzaju usługi systemowe mogłyby być realizowane również na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych, czy też przedsiębiorstw obrotu, które no w ten sposób dobilansowywałyby swój portfel zakupowy energii. Co ciekawe, w ramach tego projektu mamy już pierwsze wyniki i tutaj bardzo istotną informacją jest, co odpowiedzieli odbiorcy w odpowiedzi na ankietę, którą przedsiębiorstwo Tauron skierowało do tych odbiorców, którzy uczestniczą w tym programie pilotażowym. Otóż oszczędności wymierne w złotówkach były na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu była chęć nauczenia się, jak oszczędzać energię elektryczną. Oczywiście to się przekłada w długim horyzoncie czasowym na też wynik finansowy gospodarstwa domowego. Natomiast to jest znamienne. Generalnie odpowiedzi były bardzo pozytywne i to jak bardzo dobrze rokuje dla tych projektów. Nie mamy jeszcze wszystkich danych, natomiast myślę, że przy kolejnej okazji będzie możliwość podzielenia się z Państwem wynikami tych projektów.
Biorąc pod uwagę jakby pozycję PSE i odpowiedzialność za bilansowanie systemu, staramy się usilnie wspierać działania, które mają doprowadzić do wprowadzenia obowiązku zainstalowania inteligentnego pomiarowania u wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych, gdyż uważamy, że to jest absolutnie konieczne dla, po pierwsze, właśnie wypełnienia tych celów, które sobie postawiliśmy, dla wywołania pewnej reakcji odbiorców, oczywiście wspartej pewnym programem edukacyjnym, jak również dla stworzenia warunków do rozwoju zupełnie nowych usług. Usług, które będą świadczone na rzecz odbiorców przez, mówię o szerokiej rzeszy odbiorców, nie tylko odbiorców komunalnych, przez przedsiębiorstwa ESCO. O tym też mówi nowa dyrektywa efektywnościowa, która dziś jakby oczekuje na wprowadzenie w życie we wszystkich krajach członkowskich. Mówię o dyrektywie 2012/27. Ona nakłada pewne obowiązki, które są związane właśnie z informowaniem o zużyciu, zapewnieniem pewnych informacji odbiorcom. Czyli widzicie długą perspektywę, zarówno krótką, jak i długą perspektywę wykorzystania tych prac, tak? Mamy pomysły nawet na dziś i mamy pewną wizję, w jaki sposób rynek energii elektrycznej powinien wyglądać w przyszłości. Zatem przejdźmy od ogółu do szczegółu. Zespół, który bardzo konkretnie pracował na dzisiaj, był poświęcony przede wszystkim opracowaniu specyfikacji dla warstwy pomiarowej. Tutaj zwracam się do pana dyrektora Tomasza Kowalaka dosłownie o dwa słowa, ze względu na to, że kończy nam się czas, Tomku. Bardzo cię proszę, żebyś powiedział, w jaki sposób przebiegały prace nad opracowaniem specyfikacji, gdzie większość twierdziła, że opracowanie wspólnej specyfikacji nie jest możliwe. Powiedz, w jakim czasie żeśmy to zrobili i w jakiej atmosferze? Spróbuję jakby sprostać postawionemu wymaganiu. Prace się rozpoczęły w październiku ubiegłego roku, 2013. W większości przebiegały w sesjach poza miejscem pracy uczestników tych procesów, w takich sesjach wielodniowych. Tu już pani prezes, nie, ktoś z moich przedmówców odniósł się do dynamiki procesu, który chwilami groził śmiercią lub kalectwem niektórych uczestników. To jest fakt. Dyskusja była bardzo szczera, bardzo taka dynamiczna, ale ogromną satysfakcją i moją osobistą, jakby wbrew mojej emocjonalnej konstytucji, bo jestem bardzo takim człowiekiem bezpośrednim, nie dyplomatą, ten kilkumiesięczny proces zakończył się naprawdę sukcesem, za które wszystkim uczestnikom tych spotkań dziękuję, ponieważ te blisko 800 wymagań zostało wyselekcjonowane, zdefiniowane, a w drugim kroku określone. W najbliższych dniach materiał się pojawi na stronach internetowych celem poddania go dyskusji już powszechnej. Mam jeszcze jedną prośbę. Mam kilka refleksji do rzeczy, które były tutaj jakby wymieniane, ale ograniczę tylko do jednej. W nawiązaniu do jednego z ostatnich slajdów, znakomitej skądinąd prezentacji pana prezesa Woszczyka, tego slajdu o korzyściach. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że korzyści, jakich oczekujemy, jakich możemy, jakich wolno nam oczekiwać z tego wdrożenia, mają charakter takiej matrioszki. Na ogół pytania się ograniczają do jednej tylko z warstw. Jednej, drugiej lub trzeciej. A te warstwy są trzy. Pierwsza to są korzyści bezpośrednie, które klient, konsument energii będzie w stanie uruchomić poprzez zmianę swoich zachowań, chociażby ta poprawa efektywności wykorzystania, kształtowania swojego profilu. Druga korzyść, to jest, czy druga warstwa, to są te korzyści, do których się odnosił pan prezes Szyrzewski. To
To są korzyści, które w pierwszym kroku odnotowuje sam operator dystrybucyjny. Ale w drugim kroku, w wyniku działania mechanizmów regulacyjnych, one znów trafiają do odbiorcy, bo oznaczają, czy wywierają wpływ na taryfę, czyli na rachunek, który odbiorca płaci. Czyli na jakość, którą postrzega odbiorca. Natomiast trzecia warstwa, no ona jest najmniej postrzegana i chciałem do niej się odwołać, to są korzyści z poprawy oczekiwanej jakby w efekcie na koniec dnia tego procesu, poprawy jakości energii dostarczanej klientom. Otóż koszty złej jakości energii, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, one nie są brane, nigdy nie były brane pod uwagę w tych kalkulacjach, które robiliśmy, bo opracowaliśmy te analizy kosztów i korzyści z wdrożenia. A ich wolumen przekracza o rząd wielkości wszystkie kwoty, które do tej pory były pod uwagę brane. I w tym miejscu zakończmy. Jak widzicie Państwo, pan Tomasz Kowalak traktuje niezwykle osobiście tą pracę i słusznie, dlatego że to jest wielkie osiągnięcie również jego. I zanim oddam głos dwóm przedstawicielom przemysłu, powiem tak. My w pracach tego zespołu nie domagaliśmy się, żeby ta specyfikacja stała się rozporządzeniem, regulacją, czymś w tym rodzaju. Jest to zestaw dobrych praktyk, które albo przemysł skonsumuje, albo nie skonsumuje. I w związku z tym zwracam się do przemysłu z następującym oto przesłaniem. Panowie, jak macie, i pytaniem jednocześnie, jak macie zamiar opracowaną przez branżę elektroenergetyczną w całości, przy współpracy z przemysłem elektronicznym, specyfikacje konsumować jako ci, którzy będą budować tą pierwszą warstwę na tym wielowarstwowym wykresie pokazanym na ostatnim slajdzie pana prezesa Woszczyka. Może zacznę od ciebie, Jarku. Pan Jarosław Wojtulewicz, Apator. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że firma Apator uczestniczyła w konsultacjach z WRE numer 1, czyli tego technicznego warsztatu. I już od początku braliśmy tutaj udział w tych pracach. To, co mamy nadzieję, że się stanie tego 4 marca... To jutro. Właśnie, jeśli będzie to jutro ogłoszone, mamy nadzieję się włączyć bardzo aktywnie do konsultacji również społecznych. Mamy nadzieję, że te ustalenia w tej końcowej wersji staną się, pomimo że nie będą prawem, będą przestrzegane przez wszystkich dystrybutorów energii. To pozwoli z kolei nam na konsumpcję tego, dlatego że my dosyć podchodzimy do tego wprost, można powiedzieć, wymienność i zamienność liczników, czyli liczniki po prostu mają być o tych samych funkcjonalności dla całego kraju i na to mamy nadzieję, tak? Mamy też nadzieję jako producenci, że będziemy mieli pewien okres karencji na rozwój wyrobów, przynajmniej kilka do kilkunastu miesięcy, a to z powodu, że te wyroby, no na ile wiemy... Czyli to będziecie postulować w procesie konsultacyjnym? Tak, oczywiście. Karencję. Będziemy oczekiwali, że jednak kilka miesięcy da się na rozwój tego innowacyjnego licznika nam, producentom liczników i będziemy też oczekiwali, że będzie pewien okres zamrożenia, kiedy już ta specyfikacja dojrzeje, żebyśmy mogli ją właśnie skonsumować. Tak, przynajmniej 2-3 lata. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o głos pana Andrzeja Szymańskiego z firmy Landes & Gyr. Chciałbym, żebyście spojrzeli z bardziej międzynarodowej perspektywy na to, co żeśmy sobie w Polsce lokalnie opracowali. I spytali się, w jaki sposób firma Landes & Gyr z poziomu międzynarodowego ma zamiar konsumować to, co lokalnie żeśmy przygotowali, wzorem zresztą innych krajów. Witam Państwa. Oczywiście, że włączymy się w konsultację tego projektu narodowego i będziemy chcieli przekazać nasze najlepsze doświadczenia, naszą najlepszą wiedzę, żeby ta specyfikacja była prawidłowa technicznie. Natomiast oczywiście jest też tak, że od opisu rozwiązania po jego fizyczne wykonanie, czyli mówiąc takim językiem bardziej technicznym, poprzez BOM tak zwany, czyli Boot of Material, poprzez firmware do powiedzmy rozwiązania, które łączy poszczególne warstwy, no to jeszcze trochę potrwa.
Tak mi się wydaje, że również musimy się do tego przygotować od strony też jakby funkcjonalnej, czyli nasi klienci, spółki dystrybucyjne powinny już teraz budować swoje kompetencje, żeby móc w pełni jak gdyby skorzystać z tego dorobku projektu WRE, gdyż to jest dopiero początek drogi, początek jak gdyby tej rewolucji, którą zamierzamy dokonać w energetyce. My oczywiście, mając doświadczenia innych krajów, możemy powiedzieć, że tego typu inicjatywy miały miejsce na większości rynków i no, tutaj zawsze ktoś musi wziąć odpowiedzialność za tą specyfikację, za model, powiedzmy, rynku. W tym przypadku rozumiem, że branża, która to przygotowuje, będzie chciała taką odpowiedzialność na siebie wziąć. W innych krajach różnie to bywało. Raz były to właśnie spółki dystrybucyjne, w innych momentach były to organizacje bardziej takie techniczno-naukowe. I sądzę, że specyfikacja licznika, specyfikacja samego, powiedzmy, tego elementu hardware'owego to jeszcze no nie wszystko. Tam naprawdę jeszcze sporo pracy jest po stronie właśnie interfejsów na poszczególnych warstwach i myślę, że doświadczenie takiego właśnie dostawcy ponadnarodowego będzie miało tutaj ogromne znaczenie. Natomiast dodam jeszcze, że korzyści, które ta praca, ten wysiłek otwiera, są niewątpliwie niezaprzeczalne. Tutaj jako reprezentant dostawców rozwiązań mogę powiedzieć, że chyba nikt nie wątpi w to, że rynek polski jest na tyle przestronny, na tyle bogaty, duży, że na pewno wielu dostawców przyjdzie nam z pomocą i sądzę, że to będzie również bardzo korzystne dla innowacyjności tego projektu. To znaczy, że będziemy mogli w bardzo szybkim czasie skonsumować najlepsze praktyki z krajów rozwiniętych, krajów, które już mają doświadczenia w wdrożeniach tego typu projektów, jak również no, być może przeskoczymy pewnego rodzaju element takiego uczenia się takich rozwiązań. I tak sądzę, że jeżeli tylko będziemy umieli tym dobrze pokierować, jeżeli tylko będziemy nastawieni na słuchanie i na jakby dialog. Myślę, że w polityce mówi się demokracja, a tutaj w technice mówimy o optymalizacji rozwiązania, czyli żeby właśnie nie przesadzić z szczegółowością i skupić się na celach, które ten projekt ma nam przynieść. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czas, moglibyśmy tu bardzo długo jeszcze na ten temat rozmawiać. Czas nam na to nie pozwala. Chciałem zrobić ostatnie takie podsumowanie. Państwo słyszeli, rynek elektroenergetyczny, który tutaj jest znakomicie reprezentowany na tej sali, jest otwarty na współpracę. Nie będzie internetu rzeczy wdającej się przewidzieć w przyszłości bez współpracy z rynkiem energetycznym. Możemy o tym zapomnieć. Od naszych ofert, o naszej gotowości współpracy z tym przemysłem zależy od tego, jak szybko zniwelujemy różnicę technologiczną, jaka dzieli nas tym bardzo ważnym, jeśli nie w ogóle najważniejszym nurcie rozwoju współczesnej techniki, jakim jest transformacja i modernizacja systemów energetycznych. A zatem zachęcam do współpracy, zachęcam do kierowania swoich apeli, pomysłów i ofert do przedstawicieli przemysłu elektroenergetycznego, gdyż są otwarci na współpracę, są gotowi na współpracę, chodzą twardo po ziemi, tak samo jak i my. Musi im się ta kasa na koniec zamykać. Jestem głęboko przekonany, że to jest ta droga, która przyspieszy i pozwoli na zniwelowanie różnicy, która w tej chwili wynosi chyba około 4-5 lat. Tak? Mogę tak powiedzieć, między wysoko rozwiniętymi krajami, a naszym stopniem zaawansowania we wdrażaniu technik teleinformatycznych w energetyce, więcej nie, prawda? To tą różnicę jesteśmy w stanie pokonać. Bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Wiem, że jesteście bardzo zajęci i że musieliście zrobić dużo, żeby tutaj przyjechać i podzielić się z nami swoimi uwagami. Bardzo to doceniamy i mam nadzieję, że to się również przełoży w przyszłości na współpracę z przedstawicielami firm, które tutaj po tej drugiej stronie sali są. Jeszcze powiem, że po drugiej, za tym parawanem trwa równolegle praca bardzo wspierająca również wasze potrzeby
radzimy tam, w jaki sposób wesprzeć was w ustawie o korytarzach przesyłowych, które są tak ważne dla przyspieszenia procesów inwestycyjnych i ułatwienia budowy nowoczesnych linii elektroenergetycznych. Także tutaj również będziemy współpracować. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i poświęcony czas.